Ilekroć zamykam oczy, widzę, jak znów się śmieje. Mówiącego, że nigdy nie będę w stanie poradzić sobie sama, że będę głodować na ulicach i wrócę błagając go, żeby mnie przyjął z powrotem. Że bez niego nic nie potrafię i dlatego nigdy tak naprawdę go nie opuszczę. Że muszę być prowadzona i dyscyplinowana, jak bezpański piesek. On nie zawsze taki był. Był słodki, zanim zaczął zarabiać więcej niż ja. Wtedy zaczęły się upokorzenia. Kazał mi znać swoje miejsce, rzucić pracę, bo jeśli mam zarabiać marną pensję, to lepiej, żebym zajmowała się tylko domem i nim. Przez pierwsze 3 lata naszego związku nie uderzył mnie. A przed słowną przemocą nie było żadnych czerwonych flag, które mogłabym dostrzec. Spędziłam ponad 5 roku pracując dorywczo w ukryciu, żeby mieć dość pieniędzy na odejście. Nie chodzi o to, że miałam złe relacje z moimi rodzicami, ale nie rozważałam możliwości polegania na nich, ponieważ wychowali mnie do bycia niezależną. Ale tak musiało się stać. Nie każdy ma taki przywilej, a oni umarliby, aby mieć szansę, którą decydowałam się przegapić. Ponieważ przyznanie, że potrzebujesz pomocy oraz zaakceptowanie, że jesteś warta, by ci pomóc, też wymaga trochę odwagi oraz wielkości. Więc kiedy wyrzucił mnie na deszcz, trzymając wszystkie ostatnie 4 lata mojego życia w małej walizce, udałam się do nich. Mama i tata zawsze byli dla mnie dobrzy, ale emocjonalnie bardzo odlegli. Wyrażali swoją miłość w bardziej subtelny sposób, tak przynajmniej uważam. Mimo to przez długą chwilę mocno mnie przytulali, potem mama przygotowała moje ulubione, pocieszające jedzenie, a gdy już je zjadłam, tata chwycił kilka koców i ułożył mnie do snu na kanapie, gdyż przez całą noc czuwał, siedząc na fotelu obok mnie z pistoletem przy sobie. Nic z tego nie ma teraz znaczenia, ale to historia o tym, jak 25-letnia niezależna pisarka skończyła na kupnie małego i bardzo starego domu, ale naprawdę ładnego. Zawsze miałam ochotę mieszkać samotnie na wsi. Gdzieś w spokoju, ale nie w zbyt odległym miejscu, gdzie mogłabym mieć własne kurczaki oraz pracować w ciszy, ale wciąż widzieć w oddali sąsiada. A do lokalnego targu rolnego musiałabym jechać tylko kilka minut. Moi rodzice pomogli mi sfinansować to cudowne miejsce. Deski podłogowe skrzypiały w niektórych miejscach, a wszystkie drzwi wymagały drobnego naoliwienia, ale dom był solidny, z urokiem starych czasów, który trudno było znaleźć w dzisiejszym budownictwie. I był wyposażony nawet w krowę. Dom znajdował się 3 godziny drogi od miejsca, w którym mieszkałam z nim, więc czułam się bezpieczniej. Byłam gotowa, aby zacząć wszystko od nowa. Mama i tata spędzili cały dzień, pomagając mi w przeprowadzce oraz w drobnych naprawach. Czy w ogłoszeniu nie było napisane, że w domu znajduje się 50 kurczaków? Jest ich tylko 42, poinformowała mama. Nie mogłam powstrzymać się od uśmiechu. To było bardzo do niej podobne. Liczenie kurczaków, kiedy są pilniejsze rzeczy do zrobienia. Pewnie mieli na myśli mniej więcej 50, odpowiedział tata. Ale 42 to mniej więcej 40, a nie mniej więcej 50. Albo po prostu źle je policzyłaś, mamo. Wszystkie te kurczaki wyglądają mniej więcej tak samo. Kiedy nadszedł wieczór, tata załatwił nam coś na wynos na kolację w pobliskim mieście. Jedliśmy więc w spokoju, między pudłami oraz zakurzonymi meblami. Czy zostajecie na noc? Zapytałam, gdy jedliśmy nasz posiłek. Dom miał główną sypialnię oraz mniejszą sypialnię, którą planowałam wykorzystać jako moje domowe biuro, oraz trzecią, która wymagała wiele pracy, zanim ktoś mógłby z niej skorzystać. Spojrzeli po sobie i niemal mogłam zobaczyć silniczki pracujące wewnątrz ich mózgów. Pozostanie oznaczało, że będą mieli straszną nieprzespaną noc. Oboje byli poważnie uczuleni na kurz, ale może czułabym się bardziej chroniona i spokojna. Nie pozostanie oznaczało porządny odpoczynek, aby następnego dnia wrócić z powrotem. I może czułabym się dzięki temu niezależna i silna, a może wręcz przeciwnie. Myślę, że pojedziemy po prostu do jakiegoś zajazdu w mieście, odpowiedziała w końcu mama. Przytaknęłam. Byłam gotowa spędzić pierwszą noc sama.
Już wkrótce miałam się przekonać, że nie jestem sama. Nawet nie wiem, dlaczego tej nocy poszłam na strych. Byłam wyczerpana i jedyne, czego potrzebowałam, to wziąć dobry prysznic i położyć się wcześnie spać. Chyba po prostu chciałam się dobrze rozejrzeć po moim nowym domu i poczuć satysfakcję, że mam gdzie mieszkać. O mój Orkusie, nareszcie! Bardzo wysoki głos przestraszył mnie, gdy wtargnęłam do środka, zaskoczona. Próbowałam złapać coś do obrony. Hola, skończ z tym pierdoleniem, dodała postać, a moja głupia broń, czyli luźny kawałek drewna, wypadł mi z ręki. Świeciłam latarką w jej kierunku i zobaczyłam wspaniałą, jeśli wyjątkowo dziwną, kobietę. Jej karmazynowe włosy były ułożone jak u diwy z lat 20, pasując do jej genialnej sukni w kolorze wermilionu, pełnej misternych haftów. Jej jasnobrązowa skóra była lśniąca, ale pokryta czarnymi łuskami na ramionach. Jej twarz była piękna, ale można było dostrzec parę kłów częściowo zakrywających jej wydatne usta. Jej oczy były dziwne i hipnotyzujące. Miała kocie źrenice, dwie wąskie szczeliny, niemal gubiące się w niezamierzonym bladym różu jej tęczówek i długie, gęste rzęsy, które czyniły ją najładniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widziałam, pomimo kłów, poplamionych ramion i, o mój Boże, łuskowatych, smoczych, poszarpanych skrzydeł. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że jej bose stopy przypominały kopyta kozy, a fryzura niemal zakrywała dwa kręcone i czarne rogi. Końcówki jej palców były czarne i pokryte zaschniętą krwią. Przyglądałam się jej przez chwilę, nie wiedząc, co zrobić. Jej obecność nie sprawiała wrażenia groźnej, a jedynie narzucającej się. Potem uśmiechnęła się i wykrzyknęła jak królowa. No chodź, nakarm mnie. Zjadłam dzisiaj tylko jednego kurczaka. Automatycznie, prawie jakbym była pod wpływem zaklęcia, udałam się do kurnika, by przynieść jej trochę jedzenia. Kiedy skończyła jeść, przedstawiła się. Moje imię nie ma znaczenia, a i tak zbyt niebezpieczne, aby wypowiadać je na głos. Twoje to Melinda, prawda? Zapytała. Ja przytoknęłam. Cóż, dziewczyno, twój dom był tani, bo jest nawiedzony. Ale na szczęście dla ciebie, jestem tu cesarzową, więc niższe duchy nie będą ci przeszkadzać, o ile będziesz przestrzegać moich zasad. Bądź mądra, a możesz żyć szczęśliwie, hodując swoje cielęta czy cokolwiek innego. Czy jesteś gotowa, aby usłyszeć moje zasady? Tylko nie przytakuj jak tępak. Tak, tak, jestem gotowa, odpowiedziałam pośpiesznie. Zasada numer jeden. Będziesz mnie karmić codziennie dwoma surowymi kurczakami. Nie obchodzi mnie, skąd pochodzą, ale jeśli mi ich nie dasz, to spustoszę całą twoją małą farmę i zjem żywcem wszystkie twoje kury i wszystkie inne zwierzęta, które masz. A wtedy, przez jakiś czas, nie będę chciała być z tobą w dobrych relacjach. Oznacza to, że latająca głowa stół będzie odwiedzać twoje sny. Okej, jasne, skwitowałam. Mogę z tym żyć. Zasada numer dwa. Żadnych ludzi nocujących u nas. Jako pani domu masz pewne przywileje, ale twoi goście już nie. Możesz mieć gości, ale jeśli są tu w najciemniejszych godzinach nocy, nie mam obowiązku być dla nich miła. Więc narysuję im permanentnym markerem małe fiutki na czołach, złapę ich za stopy i języki, żeby ich obudzić i być może usiądę na ich klatkach piersiowych, żeby trochę pobawić się paraliżem sennym, jeśli będę miała na to ochotę. I nawet nie każ mi zaczynać od tego, co beznoga Linda im zrobi. Roześmiałam się trochę. Słysząc o innych duchach, poczułam niepokój, ale jakoś wiedziałam, że mogę jej wierzyć. Że zostawią mnie w spokoju, chyba że powie inaczej. Ta zasada też była okej. Nie planowałam, aby moi rodzice i przyjaciele zostawali na noc, a jeśli kiedykolwiek będę miała innego chłopaka lub dziewczynę, po prostu spędzimy czas u nich. Do tej pory zasady brzmiały zabawnie, a nawet swobodnie. Ale potem jej twarz stała się ponura, a jej powaga była tak niesamowita, że aż zadrżały mi kolana. Przez ułamek sekundy rozważałam, że może ma rację i sama nie potrafię zrobić nic właściwego.
że narażam się na sytuację o wiele bardziej przerażającą niż nadużycie, przez które przeszłam. Kiedy odezwała się ponownie, brzmiała jak zupełnie inny demon. Zasada numer 3. Nigdy nie robię hałasu, gdy się włóczę. Inni też są cisi, poza ewentualnymi garnkami spadającymi z szafki w środku nocy. Jeśli więc kiedykolwiek usłyszysz kroki, to nie jesteśmy my. W takim przypadku jedynym bezpiecznym miejscem jest twoje łóżko. Przykryj głowę i poczekaj, aż powiem ci, że możesz wyjść. Jej źrenice skurczyły się jeszcze bardziej. Mogę być pięknym, starożytnym i przerażającym demonem, ale na tym świecie są o wiele większe niebezpieczeństwa niż ja. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuję. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę creepypasty. Lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.